Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Pozdrawiam was serdecznie, drodzy bracia i siostry i parafian, i tych, którzy byli spoza parafii. W szczególny sposób, drodzy bracia i siostry, dzisiaj chcemy objąć w czasie tych naszych modlitw, oprócz tych intencji, które już przeczytał się z Panem, także tę serdeczną i gorącą modlitwę o pokój w Ziemi Świętej, i na Ukrainie, i na całym świecie. Proszę Pana, aby Maryja, Królowa Pokoju, do której się modlimy, wypraszała ten pokój także dla Polski. Dzisiaj sprawujemy mszę świętą, wotywną o Najświętszej Marii Pannie, która jest bramą niebios. Zawsze moje marzenie było, aby tytuł tego sanktuarium była Maryja Brama Niebios. Zobaczymy, może to też w przyszłości zostanie ustanowione, bo to są potrzebne specjalne dokumenty przez Stolicę Apostolską zatwierdzone, także może na prośbę biskupa kiedyś to się spełni. Drodzy bracia i siostry, na początku tej Eucharystii, zgodnie z wyzwaniem Matki Bożej, która objawiła się w Fatimie do nawrócenia, prośmy Pana, aby przebaczył nam nasze grzechy, abyśmy mogli stanąć przed Nim jako ci, których powołał, czyli jako grzesznicy. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli dostąpić przebaczenia i godnie uczestniczyć w tej Eucharystii. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Maryi, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Duchu Święty, oświeć nasze serce i myśli, abyśmy mogli się nawracać. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami, bo wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty ustanowiłeś swojego Syna bramą zbawienia i życia. Spraw, abyśmy za przykładem Najświętszej Marii Panny pozostali wierni miłości Chrystusa i aby otwarła się dla nas brama niebieskiej Ojczyzny przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. Oto Słowo Boże. Dziękuję.
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne będzie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczynie. Gdy się Pan Młody opóźniał zmorzony snem, wszystkie posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie. Oto Pan Młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny, opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych, użyćcie swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne, mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną. I drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział, zaprawdę powiada wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. Mikrofonu lepiej słychać podobno, tak? Dobrze. Jest ciemno, późno, mokro. Weszliśmy w tę ciemność, drodzy bracia i siostry, trochę jak tacy szaleni, ale to jest dowód na to, że jesteście wszyscy, czy mężczyźni, czy kobiety, tymi pannami mądrymi, bo nie przejmujecie się tym, czy jest wokoło, czy jest jasno, czy jest ciemno, czy jest zimno, czy jest ciepło, tylko szukacie Królestwa Bożego. Szukajcie najpierw, Panie Jezu, Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. I dlatego jesteście tymi mądrymi, a nie głupimi pannami. I to, bracia i siostry, to jest bardzo ważne, bo może ktoś, gdy słuchał tego słowa, wcale nie identyfikował się z tymi pannami. Może myślał, że to jest taka ładna opowieść Pana Jezusa dla grzecznych dzieci, albo dla niegrzecznych. Otóż to jest dla grzecznych i dla niegrzecznych dorosłych. Otóż jest ważne, abyśmy sobie uświadomili, dlaczego Pan Jezus porównuje to Królestwo Niebieskie do takiego wydarzenia, że to jest Pan Młody, że jest dom weselny, że jest potem drzwi są zamknięte i najgorsze, co można by usłyszeć, to gdy pukają i chcą wejść, mówi, nie znam was, nie znam was. Dlaczego rozpoznał tamte panny? Te, które miały oliwę. Otóż, drodzy bracia i siostry, to pierwsze czytanie nam pomaga zrozumieć znaczenie tego,
czym jest Królestwo Niebieskie i dlaczego i kiedy możemy być rozpoznani. Niedawno słyszeliście o tym, że człowiek jest stworzony. Mężczyzna i kobieta. Mężczyzna i kobieta zostali stworzeni na obraz Stwórcy, na obraz Boga. I słyszymy w tym pierwszym czytaniu z Apokalipsy, usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem. Oni będą Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. I rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. Otóż w Ewangelii Pan Jezus mówi, że kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne. To znaczy, że jest zjednoczony z Bogiem, że odnawia swoje podobieństwo do Boga przez to, że się jednoczy z Chrystusem, że to życie wieczne się zaczęło, że ta brama niebios jest otwarta dzisiaj, nie dopiero jutro, a po śmierci. Dlatego, gdy mówiłem o tym, że cieszyłbym się, kiedy taki tytuł przysługiwał temu sanktuarium, nie tylko dlatego, że jest duża brama na wejściu do sanktuarium, ale że rzeczywiście każde sanktuarium, takie miejsce, może stać się rzeczywiście, gdy się korzysta z wszystkich duchowych dobrodziejstw, jakie w takim sanktuarium, jakich możemy doświadczać, i one pozwalają nam na zjednoczenie z Bogiem. I ta oliwa, drodzy bracia i siostry, to jest wszystko to, co czyni nas podobnymi do Chrystusa. A więc najpierw zobaczcie, Chrystus był ochrzczony. Ukazała się nad nim gołębica, czyli Duch Święty. I każdy człowiek ochrzczony otrzymuje Ducha Świętego. Już to jest pierwsze podobieństwo, że mamy tego samego Ducha, którego był Chrystus. Idąc w świat, będziemy rozpoznawani. Jeżeli mamy Ducha Świętego, jesteśmy ludźmi wierzącymi, mamy miłość do naszych braci i sióstr, będziemy rozpoznawani także przez ludzi. A co dopiero przez Chrystusa? I dzisiaj, drodzy bracia i siostry, żyjemy w tym czasie, może warto też wspomnieć tutaj, w tej wspólnocie takich osób bardziej uduchowionych, że przeżywamy trudne czasy. Trudne z jakiego powodu? Trudne dlatego, że jak podaje ostatni raport o Kościele, te badania socjologiczne, także urząd statystyczny, że jest jakby mniejsza ilość osób chodzących do Kościoła. Ale jednocześnie ci, którzy chodzą do Kościoła, drodzy bracia i siostry, mają coraz większą świadomość odpowiedzialności za tę wspólnotę, w której są. I teraz odbywa się także, jak wiecie, synod. Ważne, abyśmy się także codziennie w tej intencji modlili. Synod biskupów w Watykanie. Także polscy biskupi tam są i kardynałowie. I tak, drodzy bracia i siostry, ważą się także różne reformy w Kościele. Kościół zawsze był reformowany. Od początku wieku były różne sobory i różne wydarzenia. I czasami może wydawałoby się, że reformy kojarzą nam się źle, bo kojarzą nam się z reformacją.
Marcina Lutra i innych jego współtwórców protestantyzmu, ale zauważcie, że jak ktoś trochę się interesuje historią, bardzo pięknie także Kościół został przez to poruszony i także zwołał sobór, który ustawił wiele wspaniałych rzeczy. Dlatego zawsze takie wydarzenia są potrzebne nam, abyśmy mogli się nieustannie nawracać, a nasze nawrócenie między innymi zmierza do tego, abyśmy mieli większą współodpowiedzialność za Kościół, za wspólnotę. Teraz będziecie słyszeć bardzo dużo o kobietach w Kościele. Niektórzy się zastanawiają, jak posługi mogą pełnić. I zauważyliście, że już od dołu nastąpiła zmiana, bo już teraz u nas są także ministrantki, między innymi nasza wspaniała Dorotka, która dzisiaj też jest z nami, ale ja pamiętam, już wiele lat temu byłem u mojego kolegi na pogrzebie, to już tam ministrantki były wiele lat temu. Ale także inne posługi kobiety, jak widzicie także, że kobiety mogą czytać, mogą robić komentarze i tak dalej. Także jest to właśnie też ta współodpowiedzialność za całą wspólnotę, za życie duchowe każdego z nas. Dlatego warto się modlić także w intencji synodu, modlić się o te ważne zmiany dla Kościoła, które potrzebne są, aby Kościół był, i to możecie zapamiętać, sakramentem zbawienia dla świata. Tak jak ty i ja przyjmujemy sakramenty, żeby zbawić siebie, tak Kościół jest sakramentem zbawienia dla całego świata. To jest sakrament Kościół przez swoją obecność w świecie, w społeczeństwach, także zlaicyzowanych, jest tym, co uświęca, czyli jest sakramentem zbawienia dla wszystkich ludów i narodów. Dlatego jest taka wielka odpowiedzialność na Kościele. Nie dlatego, że ksiądz ma udawać świętego, a dlatego, że wszyscy mamy być święci, że mamy dążyć do świętości. To nie chodzi tylko o to, żeby zachować dobre struktury w Kościele, żeby dobrze funkcjonowały, żeby we właściwym momencie były odpowiednie modlitwy, żeby w właściwym momencie odprawiały się właściwe nabożeństwa i msze święte. Nie tylko o to chodzi. To są te rzeczy, które mają nas uświęcać, po to byśmy my, jako sakrament zbawienia, jako Kościół, byli sakramentem zbawienia dla świata. I to jest bardzo ważne. W tych badaniach warto, abyście czytali to, bo to jest na pewno, można to znaleźć czy w gazetach katolickich, czy w internecie, w tych badaniach na temat Kościoła ostatnio jest dużo wypowiedzi, co dawanych w procentach, także młodzieży, która mówi o swojej wierze, w jaki sposób oni otrzymywali wiarę, czy w sposób tradycyjny od rodziców, czy rodzice byli na przykład niewierzący, oni znaleźli drogę wiary inaczej, ale też bardzo dużo, i to dzisiaj bardzo zależało mi na tym, żeby to powiedzieć, bardzo dużo wypowiedzi młodzieży było takie, w których mówili, że w Kościele chcieliby mieć miejsce przy parafiach, w których mogą ze sobą dyskutować, rozmawiać, spotykać się, tak żeby mogli podejmować jakieś różne akcje charytatywne, wzajemną odpowiedzialność za siebie czy za starszych. I myślę, że ksiądz nie jest takim omnibusem, który potrafi zrobić wszystko, ale że w parafiach muszą być takie osoby, które by takie rzeczy, o takie sprawy zadbały, żeby przygotować miejsce, w których można się spotkać, w których można rozmawiać, w których można także się poznać. Bo często jest tak, że
siedzicie w ławce, jeden obok drugiego, jak przyjdziecie z kimś bliskim, no to, to go znacie. Ale już trochę dalej zdarza się, że ich nie znacie. Nie znacie. A przecież wspólnota parafialna jakby chciała sobie pomagać w jakikolwiek sposób, czy duchowy, czy materialny, no to musimy wiedzieć, jakie ktoś ma potrzeby. I dlatego zachęcam was, abyście przemyśleli także możliwości i sposób takiej współpracy z innymi, żeby wykorzystać. My mamy na przykład w Lubawie, bo tu niektórzy są spoza Lubawy, ale w Lubawie mamy bardzo dużo miejsca w domu katechetycznym, bardzo dużo sal, także przy tych salach są urządzenia sanitarne, toalety, także są miejsca na takie spotkania. Oczywiście nie częściowo już są wykorzystane, ponieważ są u nas wspólnoty neokatekumenalne, które kilka razy w tygodniu korzystają ze swojej sali, ale także inne osoby, gdyby chciały, mogą też zaproponować, czy młodzież, czy dorośli, zaproponować swoim bliskim, żeby ich zaprosić na spotkanie. Na początku może na dobrą kawę i na drożdżówkę, a później może będą jakieś, wyjdą w rozmowach jakieś sprawy, które będzie trzeba załatwić we wspólnocie parafialnej. Także odwagi, pamiętajcie, że Maryja nie siedziała na fotelu, tylko jak się dowiedziała, że będzie Matką Jezusa Chrystusa, od razu ruszyła do Elżbiety, bo się dowiedziała także, że jej krewna jest w stanie błogosławionym, że spodziewa się dziecka i pobiegła, żeby jej pomagać. I dosyć daleko to było. Drodzy bracia i siostry, niech te dzisiejsze słowa, które usłyszeliśmy, które mówią o tym, że tutaj, w Kościele, w czasie modlitwy, gdy przyjmujemy sakramenty, gdy słuchamy Słowa Bożego, wlewa się w nas ta oliwa, oliwa Ducha Świętego. Już nie będę się powtarzał, bo wiecie, że oliwa używana w sakramentach oznacza namaszczenie Duchem Świętym. Chryzma. Chryzma to jest Chrystus, właściwie to jest namaszczony. Bo Jezus miał swoje imię, Jezus. A Jezus Chrystus oznacza ten namaszczony, Mesjasz, Mesach. Mesach z hebrajskiego zdaje się. W każdym bądź razie chodzi o to namaszczenie Duchem Świętym. I te namaszczone osoby, modlitwą, Słowem Bożym, Duchem Świętym, te są rozpoznawane przez Jezusa Chrystusa i przed nimi otwiera się brama niebios. Amen. Aby prowadzony przez papieża Franciszka wskazywał ludziom drogę do wieczności. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. By sprawujący władzę w naszej ojczyźnie w swoich decyzjach w odpowiedzialny sposób troszczyli się o dobro wspólne. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich cierpiących, samotnych, nieuleczalnie chorych, doświadczających krzyża, by Bóg czynił ten krzyż krzyżem chwalebnym. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za dzieci i młodzież, aby w szkole zdobywały nie tylko wiedzę,
ale również wartości duchowe i moralne. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za nauczycieli i wychowawców, by swoim słowem i przykładem pomagali młodym ludziom wzrastać w wiedzy i mądrości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. We wszystkich intencjach złożonych dziś w czasie Eucharystii i tych, które mamy w swoich sercach, by dobry Bóg wysłuchał ich zgodnie ze swoją wolą. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za nas, tu zebranych, byśmy świadczyli o Bożej prawdzie i miłości wobec wszystkich, z którymi się spotykamy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, przyjmij te intencje, także te, które mamy w swoim sercu, których głośno nie wypowiedzieliśmy. Jasny Syn naszej Lipskiej Pani, Pana naszej Fatimskiej Maryi, która wzywa nas do nawrócenia, prosimy Cię, wysłuchaj nas przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ofiary, jak te złożycie, są przeznaczone na utrzymanie i rozwój naszego sanktuarium. Z góry Bóg zapłać za złożone ofiary. I pozostała zamknięta. Ona jest dziewicą pokorną i wierną, która otworzyła nam bramę życia wiecznego, zamkniętą przez nieposłuszeństwo Ewy. Maryja jest dziewicą błagającą, która nieustannie modli się za grzeszników, aby się nawrócili do jej Syna.
wieczystego źródła łaski i otwartej bramy przebaczenia. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępcy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich razem z nimi wołając. Świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus zmarł, Chrystus zmarł, Chrystus zmarł, Chrystus zmarł. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wiesławem, biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Anną, błogosławioną Honoratem Koźmińskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Cię przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się do Boga wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
modlę się. Panie nasz Boże, z radością uczestniczyliśmy w eucharystycznej ofierze. Pokornie Cię prosimy, aby przez Najświętszą Maryję Pannę, z której się narodził Zbawiciel świata, zstąpiły na nas dary Twojej łaski i otwarła się przed nami brama niebios przez Chrystusa, Pana naszego. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w tej Eucharystii, za wspólną modlitwę. Będziemy się teraz modlić modlitwą różańcową. Takie sugestie są, żeby raczej w kościele. Także kiwają głowami, że tak, dobrze. To w kościele będziemy się modlić, także nie zapalajcie tutaj świec, bo potem będzie duszno. Także Panu Marianowi, który tutaj zawsze operuje takimi aparatami, które potem są przyczyną tego, że dzwonią od nas nawet z zagranicy i opowiadają, co tu się dzieje i się cieszą, że takie nabożeństwo piękne mamy. Także Bóg zapłać Panu Marianowi i Wam wszystkim także za obecność, za kwiaty, za przystrojenie tej figury Matki Bożej Fatimskiej i także za złożone ofiary na sanktuarium. Bóg zapłać. Udzielę Wam teraz błogosławieństwa, a na koniec tylko już zaśpiewamy apel jasnogórski. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Pontem Piłatem, ukrzyżowany, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty Kołcowani, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Będziemy rozważać tajemnicę bolesna Różańca Świętego, upraszając szczególnie pokój na całym świecie, tam gdzie go potrzeba, pokój, zgodę w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach, w naszych sercach, a nade wszystko w tych intencjach, które przynieśliśmy tutaj, złożyliśmy w ofierze eucharystycznej, a także w tych intencjach, które skryte są w sercach, które nie były może wyczytane, zapowiedziane. Ale Matka Najświętsza, każda matka zna potrzeby swoich dzieci, wie, czego nam trzeba. Wystarczy popatrzeć w matczyne oblicze, matczyne oczy i przytulić się do serca Maryi, a ona będzie wiedziała, jakie łaski wypraszać u swojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Pierwsza tajemnica bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś
Błogosławionaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Biczowanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen.
Święca Bolesna, cierp nim ukoronowanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak to ma na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i opomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Bolesna, dźwiganie krzyża. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bolesna śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś
Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i opomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Pano chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Wspomożycielko wiernych, Matko dobrej rady, Królowo rodzin, Królowo pokoju, Królowo Polski, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.